Przemysław Niemiec, Team Emirates. Przemek, wracasz po kontuzji. Czy byłeś bardzo spragniony kolarstwa i rywalizacji? Tak, na pewno, no bo dzisiejszy start minęło już 3 miesiące i 10 dni od kontuzji. W międzyczasie wystartowałem tylko w Mistrzostwach Polski. Wiadomo, dla treningu, dla złapania rytmu, ale na pewno brakuje mi tego rytmu wyścigowego, tego ścigania przede wszystkim, które, no mówię, 3 miesiące były dla mnie ciężkie, siedzenia w domu i oglądania wyścigów w telewizji. Także mówię, startuję tutaj głodny ścigania i mam nadzieję, że uda się coś dobrego zrobić. Jak ty się czujesz na siłach w tym wyścigu? Myślę, że czuję się dobrze, bo ostatnie tygodnie spędziłem w górach na treningach wysokogórskich razem z ekipą, z drużyną. Myślę, że przygotowany jestem dobrze i zobaczymy teraz, wiadomo, pierwsze etapy, trzeba zapaść ten rytm wyścigowy, którego na pewno brakuje. A później od poniedziałku już przyjdą pierwsze góry i tam przetestujemy nogę, zobaczymy w jakim punkcie jesteśmy. A przygotowywałeś się na jakiś szczególnie etap tego wyścigu? Znaczy, no mnie osobiście na pewno zależy na etapie numer 3, który przebiega pod moim domem, meta w Szczyrku, niedaleko gdzie mieszkam, także znam etap jak własną kieszeń i fajnie byłoby się tam pokazać wśród swoich kibiców. Tyle dla świata sportów olimpijskich, Przemysław Niemiec. Dziękuję za rozmowę.